Czy wy też widzicie tam jakąś postać Przede mną? Ej, muszę sobie przybliżyć I zobaczyć. Tak, to jest Wednesday Z rączką. Co ona tu robi pośród Villagerów? Ej, villagerowie, co tutaj Robi Wednesday? I też jest Cho-Cho Charlie. Wow! I nawet Mamy Boxy, bo ej, z tymi ząbkami Ostrymi. Zobaczcie, on się rusza Ten też się rusza. Wow! Ej, a Wednesday? Wednesday też rączkami Rusza. Co oni tutaj robią? Trzy postacie na takich jakby Nie wiem, domkach, można by Powiedzieć? W ogóle są do tych domków jakieś drzwi. Może tam podejdźmy i sprawdźmy, co w nich jest w środku, bo te postacie jakoś u góry to się nie ruszają. One nie są nieżywe. Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. Mamy jakąś półpłytkę, żeby chyba otworzyć te drzwi albo się teleportować do środka. Do kogo najpierw wchodzimy, widzowie? Jakie drzwi wybieramy? Takie, żebyśmy nic złych czasem nie wybrali. Jest tutaj coś dirtowego jeszcze i mamy jakąś rozlaną wodę. Poczekajcie, podejdę tu. A zanim tam podejdę, to jeszcze możecie zostawić łapencję do góry. O, dla Sepka superancko by było. Elegancko. A ja zobaczę, co to jest za woda. Halo, jest tu ktoś? Ej, ja pływam i mamy tu jakieś ukryte przejście. Wow, zobaczcie na to. Ej, e, tu są jakieś wentylatorki, które dają powietrze. Zobaczmy, dobra, mamy drzwi na końcu. O, musimy do nich dojść. E, Puść mnie, wentylatorki jak was wyłączyć mam. Chyba się nie da, ale poczekajcie, tu jakby dwa były wyłączone, dobra, na prawo poszedłem, dwa są wyłączone, mamy drzwi, przechodzimy sobie dalej, zobaczmy, co tu jest! Jakiś mielący goblin! Jaki wielki, ogromny, dobra? Pójdę tędy, to mi może nic nie zrobi. A, okej, okay, tu jest jakiś parkour do przejścia nad goblinami. Dobra, dobra, nie mogę tu wpaść na dół, żeby mnie te gobliny czasem nie zjadły. One mają w ogóle taki czerwony napis, jak ta subskrypcja na dole, która wam się teraz wyświetla. Superancko by było, jak jeszcze nie nacisnęliście, to żebyście nacisnęli. Dobijamy 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka. A my idziemy sobie dalej, omijamy z daleka te gobliny, okej, okay, i mamy jakieś przejście nad lawą zrobione z liści. O, to ta, ej, kozacki ten parkur. Już mi się podoba. Dobra, przechodzę sobie dalej. Hop-siop tutaj, hop-siop. Dobra, tutaj teraz mamy przejście. Przeszedłem, dałem radę. Teraz idziemy tutaj tędy. Ej, bardzo fajny ten parkur. Podoba mi się. Przechodzę go bez problemu, a może to przez to, że on jest girtowy? Teraz muszę przeskoczyć tam, hop-siop i mamy jakąś półpłytkę. Dalej niczego tutaj chyba nie ma. Nie, nie widzę niczego. Mamy półpłytkę, więc w nią wchodzę. No to co? Hop i jesteśmy Pojawi Zostawiliśmy się w jakimś pomieszczeniu. Eee, tu są drzwi. Proszę pana, ja stąd wychodzę. Co to jest? Ej, a dobra, to jest Boxy, bo ja jestem w jego pomieszczeniu. Przedostałem się dzięki tej półpłytce. Okej, okay, no to wchodzimy tam z powrotem. Te, te, ta półpłytka otwiera te drzwi. Wchodzimy do Boxy, bo zobaczymy, jaka ta postać będzie. I co tutaj jest? Jakby jego mieszkanie? Czy coś takiego? Nie wiem, ale Boxy, bo jest dużo większe. On by się na takim łóżku nie zmieścił. Mamy też prysznic, można się wykąpać, oki, kibele, jest, no elegancko, szafeczka, szafeczka pusta, chyba pusta, bo się nawet nie chce otworzyć i tutaj nie ma żadnego przejścia, mamy też jakieś dwa obrazy, Fargo jakiś i tutaj jest jakiś pajączek namalowany, ej, może za tym obrazem, tak, jest za tym obrazem, zobaczcie, jaka kryjówka, jakie przejście eleganckie, no dobra, dobra, no to idziemy dalej i mamy tutaj jakieś lab jakiś labirynt, no dobra, ja w labiryntach jestem dobry, zasada prawej strony zawsze i to działa, dobra, przechodzimy sobie dalej, czy tutaj będzie gdzieś wyjście. Halo, ja chcę stąd wyjść. Tu nie ma wyjścia. Dobra, idziemy tutaj, sprawdzimy. I tak, doszliśmy. Wyszliśmy z tego labiryntu całego. No i co? Przechodzimy teraz po jakichś e, takich, nie wiem, ławeczkach czarnych. No dobra, dobra. Kolejny parkour. Przeskakuję go sobie elegancko. Hop, siup. Już się nie mogę doczekać, aż go zobaczę. Boksi bo gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Widzę go, widzę go. Stoi sobie tam. Ej, boksi bo już idę do ciebie. Mamy tu jakieś drabinki, chyba po nich mamy przejść, także... Idziemy sobie, hop, siup, tu przeskakujemy tutaj, tutaj, tutaj też przeskaka... A jeszcze spadłem, ale dobra, wdrapię się na te drabinki w taki sposób, wejdę tu i przeskoczę. Dobra, jestem i coś mamy tutaj napisane, ale nie, to chyba nie do mnie. I mamy Boksibo! Cześć Boksibo! Czy ty jesteś dobrą postacią? Eee, halo, Boksibo! Kiwa, że tak. No to dawaj mi coś słodkiego, co, co masz, to mi daj. Super, ja wszystko sobie przygarnę. Możesz dać jakiś mieczyk albo jakąś zbrójkę bo niestety ja nic nie mam, ale zobaczcie jak on wygląda, jakie sprężynki on ma eleganckie. Nigdy go tak z bliska całkiem nie widziałem. Powiem wam, że całkiem zaskakująco to wygląda. Tu ma jakiś kartonik nałożony na siebie i e, poczekajcie, wyrzuca mi coś. Mamy, mamy mieczyk. Wow, jaki mieczyk, ty! Ile obrażeń to zadaje. Dobra, dziękuję ci bardzo Boxibo. A gdzie my masz tutaj wyjście? Jest tu jakieś wyjście? Poczekajcie, gdzieś powinna być tutaj półpłytka. Jest tu, jest e, takie pomieszczenie jeszcze i mamy, mamy Tutaj jest guzik, wciskam i, i się nic nie stało. Boksi bo gdzie tu jest wyjście? Pomożesz mi? Gdzie ty masz tu wyjście? Poczekajcie. Czy on mi coś pokazuje? Nie, nic mi nie... A, dobra, kierujemy mnie gdzieś, kierujemy mnie gdzieś. Chyba widzę, chyba widzę, widzę, widzę. Mamy, mam, przycisk jest tutaj. Za tym. Dobra, boksi bo dzięki. Idę do kolejnych postaci zobaczyć, jacy oni są. Ty jesteś całkiem w porządku, gość. Dobra, naciskamy i stąd wychodzimy. Także hop i jesteśmy na powierzchni. E, teraz mam do wyboru tutaj Wednesday oraz Czoczo z ten zły pociąg, tylko do niego trochę cykam się wejść, może wejdę najpierw do Wednesday, no no, tak chyba będzie najlepiej, także dobra wiecie co, idę najpierw do Wednesday zobaczyć, ona się wydaje taka przyjazna i zobaczcie jakie tu jest czarno, no tak, bo Wednesday lubi czarny kolorek, ale też mamy biały, którego, o, za, którego ona nie przepada za tym białym kolorkiem, no ale dobra, jak już jesteśmy w jej pomieszczeniu, mamy jakieś akwarium, mamy coś do ćwiczenia, jakąś piłeczkę, tutaj jakieś hantelki, Dobra, niby ona ćwiczy, kto wie. Otwórzmy tu, sprawdźmy co my tutaj mamy. Jest też jakiś pistolecik i co my jeszcze mamy? Skała jakaś tam skała macierzysta. Aha, spodnie jakieś. Dobra, superancko. Bierzemy jeszcze jakieś czekoladki tutaj mamy. Mamy energy coś tam, dobra? I łódeczkę sobie weźmiemy. To sobie wszystko przygarnęliśmy. Mamy też wejście na dół, także co? Podchodzimy, schodzimy na dół i zobaczymy, co na nas tu czeka. Eee, paszą wąt, paszą wąt mi stąd! To są jacyś wojskowi! Co jest? Zgrane. Muszę ich załatwić. Ej, woskowi! Chodźcie tu! Ile ich tutaj jest? Zobaczcie! Giną, giną, giną! Padajcie! Padaj! O tak, zniszczyłem. Rozwaliłem ich wszystkich. Ile ich tutaj było? Muszę sobie coś przekąsić, bo strasznie głodny jestem, także zjem sobie tego... E, tą czekoladę i mamy jakieś przejście dalej. Dobra, wspinamy się po drabinkach teraz e, na jakąś kratownicę tutaj i mamy też jakąś wodę porozlewaną, także zejdźmy, po to jest łódka, żeby na niej płynąć. Także płyniemy łódeczką, żeby nie wejść w te bloki, bo bo nas wtedy łódka cała utonie, a ja nie przejdę do końca. Przechodzimy sobie do końca. O, i mamy jakieś przejścia, jakieś pytania, tak? Czy wszyscy nacisnęli lajka? Like o, właśnie, widzowie, czy wszyscy nacisnęli lajka? Like to jest całkiem dobre pytanie. Mamy też jakieś odpowiedzi. Ciekawe, co się stanie, jak wejdę do złej. Mamy odpowiedź: tak, nie, y, nie i co tam kolejne jest? Nie. Czyli trzy razy nie i na tak. Widzowie, ja wam zaufam. Mam nadzieję, że macie wciśniętą. Wchodzę na tak i miejmy nadzieję, nic się nie stało. Dobra, super. Kolejne pytanie. Czy Sebek ma prawo jazdy? Nie wiem. O to jest pytanie skierowane do was. Tak i nie. No jak myślicie widzowie? Mam prawo jazdy czy nie mam prawa jazdy w prawdziwym życiu oczywiście? No ja myślę, że mam, aczkolwiek jak wejdę na nie, ej, ustawię sobie tu spam pointa, wejdę na nie i zobaczymy co się stanie, dobra? Wchodzimy na nie i i, i padłem, widzicie? To jest zła odpowiedź. Nie mogę tak robić, bo będę padał. Także wybieramy czy Sebek ma prawo jazdy? Tak, oczywiście że ma, dobra, kolejne pytanie, czy widzowie lubią sepka? Widzowie to jest pytanie skierowane kolejne jest do was, co nie? Mamy odpowiedzi nie wiem, tak i nie to co wybieracie? Ja bym wybrał tak na waszym miejscu i chyba tak też wybiorę teraz. Także przechodzimy i wszystko jest elegancko. Kolejne pytanie, czy zostawiłeś subika i łapkę? O, tam już chyba takie podobne pytanie było. Ale jeżeli nie zostawiliście subika, no to możecie zostawić. Taki czerwony przycisk. A my przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że tak. Czyli wybieramy odpowiedź tak. Mamy jeszcze odpowiedzi jeszcze nie, nigdy i, i, i nie. O właśnie, tego nigdy to, to, to nie przeszedłbym tam, bo bym paty Przechodzę na tak i mamy ostatnie pytanie. Czy chcecie zobaczyć twarz Sepka? No pewnie, że moi widzowie chcą. Tak, przechodzimy na tak i mamy kolejny parkur jakiś. Przechodzimy, bo chcę zobaczyć tą Wednesday w końcu. Gdzie ona tu jest? Ej, jakby jakieś strzały słyszałem? Kto mnie tu atakuje? Nikogo tu nie widzę. Przechodzimy sobie dalej. Hop-siup, hop, jaki tu jest parkur kozacki. Okej, okay, teraz tutaj, tędy. I musimy Ja, Ajajaj, aj, jeszcze spadłem. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Hop-siup, damy radę. Muszę tu sobie tutaj rozbić i podnieść to w jakiś sposób. Nie dam rady podnieść. Dobra, a czy doskoczę? Nie, nie doskoczę. No coś tu jest źle wybudowane. Ewidentnie ktoś tutaj coś źle wybudował. Wezmę sobie dwa bloki i wiecie co? Ułożę, ułożę sobie coś takiego. Zobaczycie zaraz. Hop-siup, tutaj podskakujemy. I bloków kolejny raz nie mam. Ale ja się denerwuję tu. Dobra, zróbmy coś takiego i coś takiego. Teraz damy radę? Też nie damy rady. Dobra, wykopię jeszcze jeden blok. Hop, siup. Podniosę go. Ej, dawaj mi ten blok. Oddawaj, oddawaj, oddawaj. Ja go zabieram. Teraz tutaj muszę się podbudować. Hop, siup, I powinniśmy teraz doskoczyć. Hop, siup, I jesteśmy. Tak udało się. I jest siedząca Wednesday tam. Ej, muszę coś zjeść, bo strasznie głodny jestem. Może ona będzie miała coś do jedzenia i mi da. Okej, okay, zjedzmy sobie to i to. Niech mi się trochę życie zregeneruje. Przechodzimy sobie dalej po tym... Po tym Parkurze, co nie? Także chodźmy tutaj, tutaj, delikatnie. I jesteśmy, tak jest, doszliśmy teraz do wody i e, do wody wpadłem. A tam jest przycisk. A ja chcę poznać Wednesday. Wednesday, co ty tutaj robisz? Ej, ty jesteś dobrą postacią? Poczekajcie, zobaczymy na nią. Ona sobie siedziała normalnie na tym krzesełku i robiła coś na laptopie. Widzicie, tam są jakieś cyferki. Wednesday potrzebuje jedzenia. Dasz mi jakieś jedzonko, proszę cię bardzo. Jestem bardzo głodny. O, wyrzuca mi chlebek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięć chlebków może mi wystarczy, ale jak masz więcej to daj mi więcej i widzę, że ma jakieś przejście tutaj jest ej to jest jakieś wyjście z jej domu ona sobie tutaj tędy wychodzi wow dobra dawaj mi więcej chlebka ja stąd uciekam jednak Wednesday okazała się być bardzo dobrą postacią daje mi chlebek ja, ja już Wednesday poznałem Wy, jak nie poznaliście to 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 jest Wednesday i rączka na jej ramieniu jak to wygląda dobra Wednesday dzięki bardzo za chlebek ja już niestety muszę wychodzić także co trzymaj się ja stąd wychodzę hej Idziemy teraz do ostatniej postaci, którą jest Cocco Charlie. Ten straszny pociąg. Ciekawe czy ta postać też będzie dobra. Nie wiem, za chwileczkę zobaczymy. Wchodzimy tutaj do środeczka. Mamy jakieś pomieszczenie. Jest diamencik. O, diamencik można go wyciągnąć. Tak, ej, wziąłem sobie diamencika. Mamy też obrazy. Za obrazami pewnie będzie coś do przejścia, chociaż tutaj nie. Tutaj też nie. Ej, gdzie jest tu przejście? Nie mogę tu przejść nigdzie. Dobra, muszę. O, dobra, wpadłem. Wpadłem gdzieś do zielonego czegoś. Wo, tak nie miało być. Dobra, muszę teraz poczekać, aż mi się skończy zatrucie przez 20 sekund. Dosyć długo, wiecie co, chyba czasu nie będę tracił i po prostu to przepłynę. Poczekajcie, ile jeszcze? 14, 13 i zaraz padnę, zaraz padnę. No nie, 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 Sebek przeżyj, pół serduszka mam. Jak ja to zrobiłem? Zatrucie 7 sekund. Przeżyj, przeżyj Sebek, przeżyj, przeżyj, zjem sobie jeszcze. Dobra, niech mi się zregeneruje to życie. Nie, nie, ja nie chcę paść! O dobra, zatrucie pu puściło. Mamy pół serduszka, przeskakujemy, teraz nie możemy tutaj wpaść, bo już padniemy że, wow, teraz naprawdę cienkie mamy do przejścia. Chyba, że postawię sobie coś takiego czarnego. Przeskoczę, trochę oszukamy i... doskoczyłem. Tak, jestem przy końcu. Okej, okay, kolejny parkour z jakiś pałeczek. O, oh, tutaj też będzie groźnie. Przeskakujemy to. Widzicie? Mówiłem, że będzie ciężko, ale ja dam radę. Ja dam radę, mówię wam, przeskoczę sobie to na spokojnie. Tylko musicie mi dać chwilę czasu, bo jest to naprawdę trudne. Także, ej, nie, 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 nie. Zaliczył twarde lądowanie. Dobra, klikamy odrodzenie, ale na szczęście odrodziłem się w tym miejscu, no i co, przeskakujemy sobie dalej, musimy sobie jakoś poradzić, hop, siup, jest naprawdę ciężko, bo te płotki tutaj, które są postawione, to naprawdę ciężko na nich skakać, okej, okay, dałem radę, tutaj na trzeci, teraz na czwarty, prawie dałem radę, dobra, nie dałem rady, przeskakujemy jeszcze raz, aż do skutku, aż dam radę, to będę przeskakiwał, hop, siup, dobra, nie dałem rady, idę jeszcze raz, i tak w kółko, i tak w kółko, także hop, siup, i też nie dałem rady, no co jest gra, no, próbuję jeszcze raz ostatni raz. Ostatni raz, jak się nie uda, to będę oszukiwał za chwilę. Dobra, hop, siop, jeszcze tu. Dobra, wiecie co? Oszukuję. Wezmę, rozbiję sobie, przejdę elegancko. Przeszedłem pod spodem szkło, rozbijem. Dobra, co my mamy teraz kolejnego do przejścia? Jest jakieś drzwi, ale metalowe, są zamknięte na kutkę, czyli musimy znaleźć jakąś dźwignię. Chyba w tych skrzynkach wszystkich, także szukajmy sobie każdą jedną po kolei musimy wszystkie zobaczyć, czy są puste. Dobra, z tej strony na razie nic nie ma. Hop, tutaj zobaczmy doły samych skrzynek. Tu też nic nie ma, tu też, tu też. Dobra, yy, nie wiem, zobaczymy może tutaj, z tej strony, od początku. Hop, 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 siup. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. I yy, tutaj jest, tutaj jest, mamy dźwignię, mamy dźwignię, mamy dźwignię. Otwieramy i przechodzimy dalej. Mów, tylko zjem sobie chlebek, żeby mi się życie zregenerowało. Wednesday mi dała. Zobaczymy, jakie będzie Czoczu Charlie. Z drzwi się otworzyły i mamy tutaj, ojej, pół płytki i piasek, a pod spodem pewnie TNT wybuchające. Więc będziemy musieli szybko biec. Także co? Ja nogi za pas i lecimy. 3, 2, 1, hop, siup. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko, szybko, szybko. To się pod spodem zapada. Szybciutko, semek, semek, skacz, skacz, skacz. Tu jest jakieś wąskie przejście. Okej, okay. dałem radę, dałem radę, dałem radę. Dochodzę no do końca. Jestem. Udało się. Zobaczcie spodem, co się stało. Ale coś tutaj jeszcze widziałem. Poczekajcie. Jest, jest ten straszny pociąg. czo, Charlie, Są się rusza. I mamy też jakąś skrzynkę. Perła Endu. Ej, to mi się może przydać. Dobra, biorę sobie. 16 sztuk i co my tu mamy? Chyba na to musimy wejść. A i tutaj szkło, będziemy musieli się teleportować, także teleportujemy się i jeszcze nie trafiłem. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Czo, czo, Charles, już idę. Poczekaj i zaraz przyjdę do ciebie. Tylko muszę tutaj wskoczyć. Zjedzmy sobie więcej chlebka albo dobra, próbujemy spawn pointa sobie to ustawimy, Spam point, ok I perłą endu próbujemy rzucić tam. O dobra, trafiłem. Jest, jestem przy guziku. Cześć, czo, czo, Charles. Ja sobie zjem chlebek. O, one mnie atakuje. Ej, czo, Choczo ty nie jesteś dobry, co jest grane, ja mam spluwę, odejdź ode mnie! Odejdź, odejdź, bo cię zaatakuję i, i skończysz źle. Dobra, mamy Mieczyk, atakujemy go z mieczyka, Choczo Charliez! Rozwalę cię! Ty jesteś tą złą postacią! I ja masz jeszcze raz! I jeszcze raz, i jeszcze raz padniesz! Rozwalę cię! Ej, nie, ja zaraz ja padnę! Co jest grane? Mam jedno serduszko! Dobra, rozwalamy, rozwalamy Choczo Charliez, padniesz. I tak udało się, rozwaliłem złą postać! Juhu! Sebek przeżył na jednym serduszku i wygrał z Charlie's najcięższym takim pociągiem, który można zobaczyć w Minecrafcie. Ej, elegancko, rozwaliłem tą postać, bo była zła. Tamte postacie okazały się być dobre. Dobra, naciskamy guziczek, wychodzimy i jesteśmy poza tymi tunelami. Ale super było, podobało mi się bardzo, ale to bardzo. Mamy 13 perełek Endu i wiecie co? Byłem we wszystkich drzwiach i nawet w tym dirtowym byłem, ale fajnie było. Wednesday jest naprawdę kozacka, Charlies nie jest kozacki, on jest wredny, zły, a ten boksi bo też jest super. Mi się podoba. Także co, widzowie? Ja chyba mam nadzieję, że wybrałem dobre drzwi, a Wy jak sądzicie, możecie napisać w komentarzu, jaki wbić na mój drugi kanał, wejść na mojego Instagramka. Tam za niedługo pojawi się moje zdjęcie z prawdziwego życia z moją twarzą. Także jeżeli chcesz zobaczyć, to wejdź, zaobserwuj, a na pewno niedługo się pojawi takie zdjęcie. Także co, ja się z wami żegnam, nie przeciągam. Także co? Do jutrzejszego odcinka, czyli do jutra. Na razie, cześć!